Ja lepiej pójdę. Mogę się przeprosić? Hej moi drodzy, dzisiaj mam dla was pewien dodatek, który może wam się przydać w niejednym wideo. A chodzi tutaj o... timer. Bo wiecie, timer można wykorzystać w wielu przypadkach, tak jak na przykład robić jakieś tutoriale i na przykład tak jak Peter McKinnon miał we wtorek swoje 2-Minute Tuesday, gdzie wyświetlało mu się z jednej strony czy z drugiej strony odliczanie 2 minut i w ten sposób robił wideo. Ja dzisiaj posłużę się trochę inaczej, ponieważ jakiś czas temu pożyczyłem mojemu znajomemu tę motokamerkę. Założył sobie ją na głowę i pojechał do Zakopanego na Red Bull 400 Wielka Krokiew Zakopane, gdzie wspinał się przez 400 metrów po prostu w męczarniach. I składałem dla niego wideo z tego. Tak, montuję też wideo dla znajomych. Jakby co? Znajdziecie maila poniżej. I powiem wam szczerze, że jak oglądałem to wideo jeszcze bez dodania tego czasomierzu, to pomyślałem sobie, czegoś mi tutaj brakuje, coś by tutaj można było dodać. I w ten sposób pomyślałem sobie, że warto wam nagrać ten odcinek i pokazać, jak to się robi. Ale to, jak to ustawić, pokażę wam już w shotcutcie. Zapraszam. Dobra moi drodzy, to jak już mamy to nagranie, w którym chcielibyśmy, żeby nam się pojawił ten timer, no to co? No to przechodzimy na filtry. Dodaj timer. Dodaj timer. I teraz szukamy sobie miejsca, w którym chcielibyśmy, żeby to się zaczęło. Start poszli było gdzieś tutaj. O, tutaj się zaczyna. I ustawiamy timer w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim tutaj mamy ustawienie, jak ma się wyświetlać, czy godzina, minuty, godziny, minuty, sekundy i setne sekundy. Mi zależy na minuty i sekundy i setne sekundy. Tutaj mamy odliczanie, czy do góry, czy na dół. A tutaj mamy ustawianie. I tak, zaczynamy tak. Pierwsze ustawianie to mamy punkt rozpoczęcia liczenia, czyli odtąd będziemy zaczynać liczyć. Będziemy zaczynać liczyć od tego miejsca. Będziemy zaczynali liczyć. Ustawiamy sobie tam czcionkę, jaką chcemy. Ja sobie ustawię taką... O! Taką nietypową. Ja lubię sobie ustawić tak samo. Use font size, thickness damy na 2, a może damy trochę większą, tak 90, będzie lepiej widoczne. Tutaj możemy sobie ustawić tam, gdzie chcemy, żeby to było. Ja ustawię sobie na środek, zmniejszę to, żeby mieć to tutaj w rogu. O, mniej więcej tak. W tym momencie będzie nam się zaczynać liczyć. Jak widzicie, tutaj nam się od początku nic nie liczy. I dopiero zacznie nam liczyć od momentu startu. Widzicie, od sygnału nam zaczął liczyć. Końcówka będzie gdzieś tutaj. Czyli tutaj już dotknął materaca, ustawiamy sobie tutaj na końcóweczkę i mamy, jak widzicie, tutaj wtedy jak tą końcówkę nam minie, timer się zatrzymuje i mamy. Dobra, no ale jak to dodać, jak mamy na przykład, chcielibyśmy, żeby nam się zaczynało tak inaczej, na przykład ten od tej syreny. Od tej syreny byśmy chcieli dodać sobie odliczanie w dół. Raz, dwa, trzy. Podziel. Tutaj sobie usuniemy timer. Tutaj sobie wtedy... A, dodam od początku. Dodamy timer.
damy timer, damy mu liczenie w dół i zacznij tutaj, skończ tutaj, tyk. No i tutaj w tym przypadku musimy dodać offsetu 1 sekundę, żeby nam nie wskakiwało 0. I tak samo sobie dodamy, zrobimy czcionkę, damy sobie czcionkę na 90, damy sobie tą Pro Middle, ustawimy sobie middle centralny ten, ustawimy sobie tylko sekundę, żeby pokazywało, i w tym przypadku nam wychodzi coś takiego. Super. Dobra, ale co w tym przypadku, jak na przykład chcemy dodać sobie więcej kamer? No Pro to jest bardzo proste do zrobienia. Bierzemy sobie na playlistę, dodaj others, color, transparent. Dodajemy sobie transparentny kolor. Nie, tak, gdzieś mniej więcej. Te 8 minut, żeby miał. W zależności od tego, ile tam biegliśmy. Dodajemy sobie tutaj, dodajemy sobie fyk. Przechodzimy tutaj na początek. Dodajemy sobie tutaj. No i w tym przypadku przechodzimy tak samo na filtry. Dodajemy sobie timer. Ustawiamy go tak, jak żeśmy go sobie ustawili wcześniej. O. 8.36, super. Ustawiamy sobie go na minuty, sekundy i setne. Offsetu nie ustawiamy, jak widzicie, trochę nam się... O, tu mamy końcówkę dokładnie. I mamy te same czasy. Teraz sobie możemy sobie ustawić na middle. Przesunę go tutaj, czcionkę sobie tak samo zmienimy, a tym razem może to też robię 90. No i mamy. I w ten sposób cokolwiek będziemy robić na tej dolnej, górna nam zostanie bez zmian. Jak widzicie, identycznie idą. Można to śmiało też tak zrobić, tak trochę dodawać. Super! No i idą. No. I tam to na tyle. Jak widzicie tutaj tak samo, jak się już skończyło odliczanie, to jedno zniknie, a to dalej się pojawia. Dlatego tutaj w sumie warto zrobić taki jeden myk, żeby nam się nie wyświetlało. Pokażę wam to. O, taki dodatek. Tutaj timer usuwamy i robimy sobie raz, 2, 3, robimy sobie przejście i to przejście sobie ustawiamy na przykład jako bar horizontal, ustawiamy sobie więcej ten, no i patrzcie. I już. I w ten sposób możemy to zanimować. A na górę to możemy sobie spokojnie narzucić to. Dodać wtedy w filtrach fade out, adjust opacity. I mamy załatwione. Bo przód lepiej niech tak się zacznie od razu, nie? A końcówka może nam się wygasić.
Jedno się wygasza normalnie. Widzicie, a drugie zanika tak. Widzicie, można to też tak dobrze robić, to taki gratis. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta dodatkowa opcja przyda wam się w waszym wideo, w waszych wideo. A na dzisiaj to już koniec, także subskrypka, poprzedni film, widzimy się za tydzień. Ja ten odcinek zrobiłem jeszcze przed urlopem. Myślę, że jeszcze uda mi się coś nagrać i poskładać przed urlopem, dlatego nie będziecie może mieć zastoju. A na razie to tyle. Na razie.